Słuchajcie, wczoraj normalnie popsułem internet. 4 miliony wyświetleń na TikToku z happeningu z Wojtka Olszańskiego we wszystkich językach. Z Niemiec ludzie pytają, a dalej z Francji. I większość debili w ogóle nie skumało, że na tym happeningu to nie są zwłoki, tylko to są worki czarne z piaskiem czy z czymś po prostu ciężkim. I się oburzają, co to za idioci, taką akcję, bezczeszczą zwłoki. Po prostu widać po prostu poziom inteligencji. Na Twitterze 500 000 wyświetleń. To w ogóle pokazuje, jaką robotę robią social media, dlatego żeby taki happening nagłośnić. Wyobraźcie sobie, że przyjeżdżają ludzie z całej Polski i tam ogląda to, co zorganizował Wojciech Olszański, kamraci, nie wiem, 500 osób na przykład. Ktoś przejdzie ulicą, 4 osoby czy 50 dodatkowych to zobaczy, a w internecie 4 miliony, myślę, że to pójdzie jeszcze w ogóle dalej. I zobaczcie, jaka to już jest skala informacji. To po prostu idzie na cały świat. To, że to nie jest nasza wojna. I tak streszczając w ogóle, bo byłem na tym wiecu, coś tak nazywało, mieli mi się to z marszami, protestami, ale to był akurat wiec, tak to było nazwane, że to jest wiec. Bardzo dużo mocnych wystąpień, duża kultura, słuchajcie, to nikt się chyba nie spodziewał, że nie będzie nic tutaj niekulturalnego, nie będzie żadnych cegówek. Po prostu były mocne wypowiedzi i tam kobiety się wypowiadały, starsi ludzie, po 80 nawet, harcerze, dzieci nawet były na tym proteście. Wszystko właśnie w tym nucie. Niech ci, którzy podżegują do tej wojny, czyli cały ten debilizm Sejmu, niech oni zapierdzielają na tą wojnę, niech kaski może nawet im sprawimy, niech idą w te kamasze, jak tak bardzo im się śpieszy, to niech wypierdalają na tą wojnę. To są słowa, które tam padały. Hołownia na front, Kamysz w kamasze i to jest coś, czego po prostu chcemy. Poza tym jednoznacznie Wojtek ogłosił, że wzywa prokuratora polskiego, jeśli się znajdzie, żeby tych ludzi właśnie po prostu podsądać za nawoływanie do wojny napastniczej. I słuchajcie, dzisiaj mamy nowy etap tego w zasadzie konfliktu. Otóż na teren Polski wleciała na 40 sekund rakieta rosyjska, która półokręgiem, to są rakiety manewrujące, leciała sobie w okolice Lwowa. I to jest bardzo jasny sygnał. To nie jest żaden przypadek, że rakieta manewrująca nie leci wprost, tylko akurat przez Polskę i akurat na dosłownie taki minimalny fragment czasu, żeby to nie było znaczące, ale jakże ogromnie to jest znaczące. Dla mnie sygnał jest jednoznaczny. Rosja chce pokazać, że będzie sobie latać po polskiej przestrzeni powietrznej i nic kurwa z tym nie możemy zrobić, bo nie mamy jebanego sprzętu do tego, żeby rakiety strącać. Już 2 lata temu byle jakiś pocisk ukraiński zabił przecież przewodowie 2 Polaków. O tym zresztą się nie mówi. Jeszcze Ukraińcy nie przeprosili za 500 000 bestialsko zamordowanych Polaków. I to nawet za dwie osoby nie potrafią przeprosić. Nie potrafią jebanego krzyżyka pozwolić postawić w polu. I też właśnie dlatego było mocne pytanie podczas tej pikiety. Dlaczego my mamy za tych ludzi do cholery ginąć? To nie jest nasza wojna. Nie będziemy za państwo banderowskie ginąć. Tak? Bo tutaj trzeba jasno powiedzieć, to nie Ukraińcy są winni, tylko sponsorowany reżim przez USA, przez CIA, który po prostu kultywuje banderę, kultywuje takie ideologie, które później tych ludzi bezmózgich, którzy będą, prawda, w tym kulcie wychowywani, pozwoli po prostu wysyłać, żeby znowu zabijali Polaków czy inną nację właśnie w nurcie tego, że tylko Ukraina, tylko Ukraińcy, nic innego się nie liczy. To jest po prostu... Nie mieści się to w głowie, trzeba to jasno powiedzieć, że za banderowskie państwo na pewno nie będziemy ginąć, to nie jest nasza wojna, nie będziemy ginąć w interesie banksterów, tym bardziej, prawda, różnych amerykańsko-żydowskich ustawek. Dobrze, doskonale wiemy, o co chodzi. Więc bardzo dziękuję wszystkim w ogóle, którzy zorganizowali, przyszli na ten protest, z którym się spotkaliśmy, nie spotkaliśmy. Ja oczywiście takie inicjatywy na maksa wspieram i cieszę się, że przyszło mi tutaj taką inicjatywę nagłośnić mocno, że to po prostu poszło w świat i w tym sposobem się przyczyni, żeby odegrała ona swój cel, żeby też ludzie na świecie zobaczyli, że nie jesteśmy jakimiś debilami, jełopami, mamy swój mózg i są tacy ludzie, którzy po prostu wyjdą, powiedzą twardo, że nie dadzą swoich córek, synów, wnuków, mężów za to, żeby ginęli za banderowski front. Niech po prostu sami zapierdzielają tam wszyscy jedni, którzy za tą wojną są. Każdy jeden poseł, urzędnik, prezydent, premier. Wszyscy niech na tą wojnę jadą. Nawet ci generałowie, którzy rozpowszechniają różne
chore teorie, tylko po to, żeby zlasować ludziom mózgi, żeby wywołać propagandę wojenną. Niech oni sami zapierdzielają, ale prawdziwi polscy Polacy niech zostaną w domu, niech się bogacą, niech rosną w dobrobyt. I to jest zarąbisty przekaz. Niech to idzie w świat. Zobaczcie na tego TikToka. Mam tam swoje konto Mateusz Jarosiewicz, czy tam na X-ie. Nawet trzeba tam może niektórych sprostować, którzy tam przychodzą, usiłują wyśmiać tą akcję. Tak jak na przykład teraz mądrzy się tutaj ten lewacki internet właśnie prowojenny tym, że to my nie wystrzeliwujemy pocisków na rosyjskie pociski, które sobie tu latają, czy białoruskie helikoptery, nie dlatego, że my nie możemy, nie dlatego, że my nie mamy żadnych systemów antydostępowych i że polskie F-16 były kilkaset, 200 kilometrów dalej i zanim by w ogóle doleciały, to Rosjanie by wrócili do Moskwy, ale tutaj mówią, my nie będziemy strzelać do nich, ponieważ, słuchajcie, ponieważ byśmy zdradzili, jakie mamy radary, słuchajcie, jakie mamy tajne rakiety przeciwlotnicze, już następnym Rosjanie się będą mogli przygotować, nas tak zaatakują, prawda, że ominą te nasze wszystkie zarąbiste, takie super systemy, że nie możemy nawet zdradzić, jakie to mamy super systemy. I właśnie tego typu lobbyści, wolscy, Zychowicze niestety, cała plejada jest tych opłacanych po prostu zdrajców przez rozmaite fundacje, takich pseudointelektualistów, którzy gadają po prostu to, co im lobbyści przemysłu wojennego wcisną do ust. Niestety po prostu rząd i cały ten przemysł wysługuje się już właśnie w internecie również takimi twarzami. Więc dostaliśmy jasny przekaz z Rosji. Mogę się założyć, że sam osobiście Władimir Władimirowicz Putin zatwierdził to, żeby sobie frunąć rakietką przez Polskę, żeby po prostu Polaczkom pokazać, jak są na tą wojnę przygotowani i żeby się po raz kolejny zastanowili, zwłaszcza, że teraz szykuje się, prawda, srogi odwet. Wszystkie, że tak powiem, ślady prowadzą do Ukrainy. No może nie wszystkie, ale że tak powiem, wyraźny ślad ucieczki tych zamachowców, tych, którzy przeżyli, wiódł do Ukrainy. Też bardzo mocno tutaj powtarza pani Zacharowa, rzecznik Kremla, że to prawdopodobnie Amerykanie kryją Ukraińców teraz, ponieważ od pierwszych godzin już wiedzieli na pewno, że to nie są Ukraińcy, teraz po raz kolejny wypowiadają się w takim tonie, że to na pewno nie są Ukraińcy. A skąd oni to wiedzą? Jeśli oni tyle wiedzą, to niech powiedzą, kto to był, bo już 2 tygodnie temu mówili, że te zamachy będą. Może coś wiedzieli więcej? Nie powiedzieli, ale teraz akurat wiedzą. I tutaj Zacharowa odcina im się, że skoro są tacy mądrzy, to niech pomogą ustalić wreszcie, co się stało z Nord Stream 2. Niech tam Dania, Szwecja przestaną nie dopuszczać do śledztwa Rosjan i utajniać dokumentów, nie pozwalać, prawda, wyjaśnić, kto stoi za Nord Streamem. A jeszcze lepiej, niech w końcu wyjaśnią, co się stało z Robertem F. Kennedym, który, prawda, tam w Stanach proponował inne polityki finansowe, kto go do cholery zabił i dlaczego nie chce się odtajnić dokumentów na ten temat, żeby tutaj przypadkiem nie było jakichś szokujących rzeczy, że tu trzeba jeszcze z ostrożności śledztwa nie ujawniać, kto zabił tam kilkadziesiąt lat temu Kennedy'ego, ale że godzinę temu pod Moskwą nie zaatakowali Ukraińcy, to Stany już na pewno wiedziały. Więc Zacharowa mówi, że to właśnie traktuje jako potwierdzenie, że właśnie tam powinny iść tropy. No i jeśli wierzyć Putinowi, który bardzo mocno się wypowiadał, ja uważam, że to był ton wystąpienia pokroju 11 września i Stanów Zjednoczonych, które otwierały wielką wojnę z terroryzmem, może być naprawdę grubo, jeśli jakieś kolejne będą dowody. Mogę się założyć, że te ataki, które będą następne, to już może być przejmowanie miast, to może być już całkowite dewastowanie obrony powietrznej, magazynów z broni i wszystkiego, co mogłoby posłużyć, żeby ten cały sprzęt z krajów NATO leciał. No już tak będąc przy NATO, trzeba pamiętać, że ten sojusz powoli się wyprztykuje ze swojej broni. To już nie tylko Ukraina jest wyprztykana, ale również Europa będzie te straty sprzętu miała i mogę się założyć, że za kilka miesięcy będzie zupełnie bezbronna. I pytanie po co to wszystko jest? Kto to robi w ten sposób, żeby nas rozbroić? Co się wydaje być właśnie na rękę Moskwie, która nie będzie miała w Europie żadnej równowagi sił. Do tego wszystko to zmierza. Powolne, niezorganizowane przygotowanie, nieudolny odwet, brak jakiejkolwiek konsolidacji siły, jednolitej polityki, kupowanie rosyjskiej ropy cały czas, wysyłanie sprzętu do pocisków. Handlują wszyscy po prostu w jedną, w drugą ropą, podszywają się pod inne kraje, żeby łamać swoje własne zakazy. Tak wygląda w tej chwili konflikt. Jeden wielki po prostu biznes, jeden wielki wał, już nie mówiąc o propagandzie, która jest totalnie chora. Jeszcze raz dziękuję Kamratom, pozdrawiam wszystkich za ten naprawdę świetny, mocny, antywojenny przekaz, który, tak jak mówię, poszedł już chyba, nie wiem, z 5 milionów łącznie we wszystkich social mediach w świat. Naprawdę to było takie mocne, uderzyło ludzi, wstrząsnęło i uważam, że to jest właśnie dobre, że nawet jeśli się
pokażę coś zbyt mocnego, lepiej zbyt mocno człowieka obudzić, niż tak do niego krzyknąć, że on dalej po prostu będzie spał. A to jest najwyższy czas, żebyśmy powiedzieli, że to nie jest nasza wojna, nie będziemy ginąć za banderowców i nie będziemy tracić ojców, córek, niech na ten front idą ci, którzy tą wojnę nas wszystkich chcieli wysłać, nas to wpędzają, a przynajmniej niech staną za sądem, bo to, co po prostu robią, jest zwyczajnie w świecie nielegalne. Służą oni innej racji stanu, nie służą polskiej racji stanu i Trybunał im po prostu za to karny. Na razie.